Witam oczywiście bardzo serdecznie wszystkich widzów, oczywiście drodzy Państwo Dzisiaj materiał na temat bananowców, witam oczywiście wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście kanał Porady Ogrodowe, Porady Ogrodowe Flowers Dzisiaj na temat oczywiście bananowców też się powinien pojawić taki jakby to powiedzieć shorts krótki na temat Oczywiście, yy, jak pobudzić kwitnienie grudnika, i tak dalej. Dziś taki, jakby to powiedzieć, yy, materiał na temat bananowców. Oczywiście był ostatnio materiał na temat błędnej uprawy bananowców. Jak ta oczywiście, pań, y, kobieta z kanału egzotyczne, jakby to powiedzieć, mówiła, że niby się trzeba nawodzić. Oczywiście dostałem odpowiedź od pana Łukasza z kanału Ukidi. Powiedział, że napisał po prostu, że po części, po części to jest prawda. Co to znaczy po części? To znaczy, że tak, tak i nie. Ale wiecie co, państwo, po prostu, drodzy widzowie, yy, troszkę poczytałem na temat bananów i tak dalej. Dlaczego to się tak dzieje, że ten y, praktycznie bananowiec gnie, i tak dalej i tak dalej. Jak zrobić, żeby po prostu puścił inne liście, i tak dalej. No i tu mamy na przykładzie, że y, puszcza nowe liście i czym to jest oczywiście spowodowane, że on po prostu y, nie wiem czy to jest tak dobrze widać, ale widzimy, że tam w środku puszcza nowe liście, tak dalej. Y, jak oczywiście na tego pomóc? I tu jak widzimy drugi bananowiec. Tu też oczywiście puszczano wylić, ale no niestety ta końcówka jest po prostu. Ja będę to musiał troszeczkę przysiąć, coś nie wiem. Tu widzimy, że przekwita ten bananowiec. On oczywiście nie jest. Yy... To nie jest żaden grzyb, żaden nic. Nic nie jest przelane i tak dalej. Bo czuję, że bananowiec jest po prostu. Ziemię ma suchą. Zobaczmy tu. Tu ma też tak w miarę. Yy, także jak do tego się zabrać, żeby po prostu puściły na waliście, No oczywiście, yy, jeśli oczywiście używamy jajek, tak? Do ciasta, czy robimy jajecznicę, czy gotujemy. Oczywiście tu jakby to powiedzieć, nie wyrzucamy z tych, tych skoropek. Tylko je po prostu kruszymy. Tylko po prostu je kruszymy. I po prostu, jakby to powiedzieć, wsypujemy je tu do doniczki. Tak mniej więcej rozkładamy, tak, tak jak mniej więcej tu pokazuję. I to tak ma po prostu zostać, to potem ta ziemia to przyciągnie do siebie. Tu, jak zauważyliście, ja już te skorupki trochę mam. Około 2-3 dni. I zobaczcie, że to puszcza, tak? Tutaj puszcza nowe liść i zadziałało tak zadziałało tutaj tak samo w środku możemy zobaczyć że puszcza nowy liść nie wiem czy jest tak dobrze widoczny, czy nie ale widzimy że oczywiście jest no niestety jeżeli chodzi o zgniliznę, tak jak zapobiec tej zgniliźnie bananowca to na przykład możemy cynamonem tak zabezpieczyć bananowce lub sodą oczyszczoną albo tutaj mamy gdzieś chyba aspirynę bodajże. Możemy też aspiryną zabezpieczyć. To jest aspiryna to jest też jako ukorzeniacz i zapobiega też chorobom grzybowym. tak to mniej więcej wygląda, jak to mniej więcej widzimy yy, na przykładzie granata mojego. No niestety tu jest oczywiście już się pojawia niestety yy, ziemia grzyb, tak zwany yy, pleś, tak zwany tak samo jak tutaj widzimy tutaj na E, ogonku jest taka jakby pleść. Jak temu oczywiście zapobiec, to oczywiście albo cynamon, albo soda, albo e, aspiryna, albo po prostu taka zimna, czarna herbata. I to powinno e, pomóc w jego umocnieniu e, przeciw chorobom grzybowym i tak dalej. Także. Tak to mniej więcej wygląda. A jeżeli chcemy, żeby po prostu nowe liście puściły i tak dalej, żeby jakoś w miarę o nich ma tak jak już mówiłem na początku, z skorupki od jajek nie wyrzucamy od jajecznicy, czy tam od ciasta, czy od czegoś, po prostu je kruszymy i wsypujemy je mniej więcej w tych miejscach, co tu mniej więcej widzimy. Wtedy mamy sukces, że puszczą nowe liście i nie będziemy musieli nawet e, za dużo nawozić i tak dalej, nie? Po prostu nie musimy nałożyć bo oczywiście jajka e, się skorupki od Jadek to jest oczywiście e, też nawóz, bo to jest po prostu WAP, nie? To jest po prostu WAP i to praktycznie e, jakby to powiedzieć bananowcą wystarczy. Dobrze drodzy moi widzowie, drodzy Państwo, będę oczywiście kończył, bo dziś się niedługo zbieram, e, też chciałem powiedzieć, że niedługo będzie unboxing nowych roślin, nowych nasion i... Yy, nowych nasion i jakiś tam chyba roślin, czegoś tam dokładnie nie wiem ale pewnie będzie unboxing także będę oczywiście pokazywał co oczywiście dostanę jak zwykle od pani Tyszki, także zapraszam do tego materiału już niedługo myślę że powinien się pojawić we wtorek albo w środę ten materiał a dziś oczywiście zapraszam na shortsa yy, w sprawie grudnika żeby po prostu miał punki żeby po prostu yy, zaczął kwitnąć i tak dalej. Nie? Także oczywiście dziękuję Wam za uwagę. No i oczywiście to był kanał Paradogradowy Flowers, także na razie. No i oczywiście pozdrawiam.